4 rozdział 4 do 13, ale nigdzie nie mogą się schować. Jak czytamy, jak księża katolicy się nie schowają w swoich kościołach, które parafem budowała parafialnie ciemny wód. Także Dzieje Apostolskie 17:24 i tu sala królestwa, jak mówię, 6 milionów. Deklaracja była i 6 milionów na stare wzięli. Tak, się wczytała, ale nie było jakoś papierów, znaczy może były, ale ja nie chciałem, żeby się sądzić, ale wiem, że tam nie ma sprawiedliwości, także chodzi o sprawiedliwość. Ja nikomu nic złego nie zrobiłem, nie zdradzam, nie zgwałciłem, nie ten. Kto chce prawdę przekazać, bo Jezus nie zleci prawdy, tak? Bo nie mogę kłamać, nie chcę kłamać, bo kłamiec na żaden kłamca nie wejdzie do królestwa. Tak, i można głosić, nie? Bo jest wolność słowa i można głosić, tak, nie mogą... Konstytucja, konwencja nam mówi, że można, jest wolność religijna, ja mam wiarę, oni mają religię i katolicy, poganie są najbliżej właśnie na Syjonie, Słowie Bożym jest zbawienie, czyli Jana 4:14. To się narodzi z tej wody, którą Samarytanka się napiła, czyli uwierzyła, Dzieje Apostolskie 5:32, poprzez słuchanie z wiary otrzymuje się ducha prawdy życia wiecznego. I Rzymian 10:17, wiara rodzi się ze słuchania, słuchanie przez słowo Chrystusa, Efezjan 4:20 i 21, jak prawda jest w Jezusie, Jezus Chrystus. Nie ten największy ze wszystkich ludzi od świadku wychowy. To Syn Jezus, którego ja znam, Uszulka, Brodka jest Zbyszek. Tak, bo do Zbyszka też możecie zadzwonić. Niby już zgasili, bo ostro krzyczał, a teraz się już udało się zgasić, nie? Ale w nim jestem, ta pierwsza miłość. Także z Zbyszkiem Krzysiunowskim możecie sobie porozmawiać. Tak, ma ducha prawdy, tylko właśnie, że go zastraszyli i zgasili. I teraz właśnie jakby tą okazali mu tą miłość Zbyszkowi, to Zbyszek by się rozpalił. A nie właśnie ino przyduszają i wyzywają i cały czas gaszą tego maluczkiego, znaczy, ducha nie wybranego. Gaszcie, nie gorszcie brata Bogdana, Zbyszka, Orszówki, Dorotki. Jakby ktoś zgorszył tego maluczkiego, który wierzy w Chrystusa, tak? I to Kamień Młyński, Łukasza 17, rozdział 1-6. I kto by przyjął te małe dziecko w imię prawdy miłości Chrystusa, czyli dzieci też, jak się rodzinka rozbija. I teraz Sodoma Gomora jest, także dzieci są niewinne i dzieci cierpią. Jak królestwo przyszło, Chrystus jako król Mesjasz się narodził, to dzieci do 2 lat kazali wymordować, a dzieci niewinne za co? Także przykład jest z góry, że nie ma autorytetu, bo wszyscy się mordują. I tutaj Ryszard Czubała jest mordercą, Jana 8:44. I ja mogę go wskrzesić, ale on by musiał uwierzyć we mnie, że ja jestem Synem Bożym, Rzymian 8:15. Ale on nie wierzy w Syna Bożego, bo on jest tym sędzią, tym faryzeuszem. I on nie gardzi, ma tą pychę, ma tą wiedzę u Gamaliela. Czy od urodzenia też jest Świadkiem Jehowy, czy... Może od urodzenia, no. Może jest na pewno, ale Daniel pisał, tak? Ale można się spytać. Spytaj się, bo ja jestem pewien. No, on tak mi nie powie. No ty nigdy Świadkiem Jehowy nie byłaś, to może cię odpowiem. Ja na pewno. Także król króluje, nie może panować, oni panują. Mateusz 20 rozdział 25-28. My służymy Świadkom Jehowy, Adwentystom i prawda Jezusa wyzwala Jana 3:32. Tak, proszę was, rozpowszechniajcie tego live'a, bo wszyscy głoszą pamiątkę śmierci Jezusa, czyli śmierć, a Jezus zniszczył śmierć i nie chce starych rzeczy wspominać, bo on głosił zmartwychwstanie, tak? Mówił, że go zamorduje i zmartwychwstanie trzeciego dnia. I sam się wcześniej, bo wiedział, że będzie sprawiedliwy do końca, to zmartwychwstanie. Co? Mogę się zapytać? No zapytać. Przepraszam, ja chciałam się zapytać, ile lat, Ryszardzie, służysz już organizacji Świadków Jehowy? Ile lat? Czy jesteś od urodzenia w organizacji, czy... Czy ktoś cię wciągnął? Za was życia, z Jehową Ludzi z Ameryką, tak ksiądz z Watykanem. Włączcie myślenie. No. Rosner nie żyje, a ty się nawróć, Rysiek Czugała. Błogosławieństwo przyjmij od Chrystusa. Anioł Bogdan, Uczulka. Chcemy błogosławić Ryszkowi, a ten starszy kobieta go uratowała, bo pytanie zadałaś, ile ja tu jest Świadkiem Jehowy, czy... No. Gdzie katolik się rodzi w katolicyzmie, umiera, czyli ani katolik, ani Świadek Jehowy, Adwentysta. Tak. Oni wymrą w tych swoich partiach, tych religiach, tych nazwach, bo
słowie prawdy jest prawda. Ja jestem chrześcijanin, bo Chrystus nie jest podzielony. Urszulka jest chrześcijanka. Budujemy na Chrystusie, bo ja nie jestem świadkiem Jehowy. No byłem tam 6 lat, bo przyszli do mnie i sprawdzałem, jak się rzeczy mają. Także najpierw trzeba zgłupieć u świadków Jehowy czy u katolików, żeby później nabrać mądrości, która się rodzi w cierpieniach psychicznych, jest wielki, czy zakłamania. Walek Gesa nie przeżył ucisku zakłamania. Tak, jego synowi Marcinowi miał 20 lat, pękło serce, bo on im popsuł dzieciństwo, a Sebastian Gesa wyzywał Walka i syn zabił, zamordował, czyli psychicznie go dobił Walka Gesę, ojca swego. Dlatego ludzie umierają w kłamstwie religii, polityki, kłamstwa i przekłamania. W imię Boga to robią, ale tym Bogiem jest właśnie diabeł. Jana 8:44, 1 Jana 3:15, to nienawidzi, jest mordercą. I Urszulka nigdy nie była świadkiem Jehowy, także on nie wiedział, co zrobić, co się nie odzywa, bo Jehowa mu zamknął usta, bo Jehowa jest niemy, nie istnieje, oni zaraz by wzywali policję albo coś, bo... Ale Jehowy, przepraszam, nie wzywali Jehowy nigdy, nie? No nigdy, ja jeszcze nie usłyszałam właśnie... No, że... Policji Jezus Maria wzywają, nie? Jezusa. A oni Jehowy tylko policję, nie? Tak. I robią. Żeby właśnie powiedzieli. Także tutaj fałszywym kto, jak zadałem się Ryszkowi Czogale, mówię, bo ja mówię, jestem głosicielem, ja nie nauczam publicznie jak ty na mównicy. I oni pytanie zadałem Ryszkowi. Drugi list Piotra, drugi rozdział. Jednakże powstali też wśród ludzi fałszywi prorocy, podobnie jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, bo mnie wyzwał od fałszywych nauczycieli Ryszek Czogała, ten co stoi w tym krawacie. Jeden z trzech w komitecie sądowniczym, co mnie wykluczał i dobrze, że mnie wykluczyli, ja poznałem Jezusa i poznaję Go. Efezjan 4, rozdział 20-30, uczę się na świadkach Jehowy, też uczę Jezusa Chrystusa. Także jednakże powstali też wśród ludu fałszywi prorocy, podobnie jak wśród was będą fałszywi nauczyciele. Mateusz 23:8 jest jeden prawdziwy nauczyciel Chrystus, ja przekazuję Jego nauki, czyli pouczenia i ostrzeżenia i w karce gromie napominam, bo jestem...